Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję gospodarzom, tutaj gospodarzom na tym gospodarstwie i wszystkim, którzy się tam zgromadzili, z którymi mieliśmy okazję chwilę porozmawiać tutaj, wcześniej na polu. Bardzo dziękuję za takie przyjęcie, za serdeczne przyjęcie, za zaprezentowanie też bieżących problemów, które tutaj występują akurat w tej części Polski. Ja chcę na początek powiedzieć, że w interesie Polski jest bardzo silne rolnictwo. I silne rolnictwo, silna polska wieś to jest polski interes narodowy. I ja będę robił wszystko, rząd Rzeczypospolitej, którym mam zaszczyt kierować, będzie robił wszystko, żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla rolników. Wiadomo, że w rolnictwie występuje bardzo wiele problemów. Chociażby w tym roku po raz kolejny nawiedziła nas susza. Bardzo poważna susza. W zeszłym roku przeznaczyliśmy na rekompensaty skutków z tytułu suszy ponad 2 miliardy 200 milionów złotych. Powiem tylko krótko, dla porównania, susza podobna kilka lat wcześniej, w 2015 roku, było to około 400 milionów złotych, a więc ładnych kilka razy mniej, ponad 5 razy mniej. I w tym roku chcę powiedzieć, że również nie chowamy głowy w piasek. Jesteśmy świadomi tego, jakie spustoszenie stusza w wielu miejscach Polski spowodowała chociażby tutaj, na ziemi Częstochowskiej. Wiemy doskonale, jakie są szacunki strat. I apeluję z tego miejsca również do wójtów we wszystkich województwach, żeby to szacowanie strat odbywało się jak najsprawniej. Proszę przekazywać szacunki strat, wnioski do wojewodów. Wojewodowie przekazują je dalej do budżetu państwa i uruchamiamy środki na rekompensatę z tytułu skutków suszy. A więc mamy świadomość tego, że co się już stało, to się nie odstanie. Musimy temu przynajmniej w jakiś sposób przeciwdziałać poprzez rekompensatę. Ale bardzo dużo ostatnio z panem ministrem Giżyńskim, z panem ministrem Ardanowskim rozmawiamy o tym, w jaki sposób działać prewencyjnie, jak zapobiegać, Temu, żeby ta susza, która kiedyś kolejna przyjdzie, oby nie, ale jesteśmy realistami i pewnie kiedyś znowu będzie miała miejsce, żeby nie miała takich skutków, żeby nie spowodowała tylu strat. I tu jest bardzo dobry program, do którego też zachęcam rolników do korzystania z niego. Program, na który przeznaczyliśmy ponad 450 milionów, milionów złotych, blisko pół miliarda złotych na Retencje, na budowę zbiorników, na kopanie studni i do tego są bardzo poważne dopłaty. Do około 100 tysięcy złotych w różnych przypadkach naprawdę bardzo solidne dopłaty na, dla poszczególnych rolników po to, żeby zapobiegać przyszłości. Szanowni Państwo, każdy rolnik, każdy mieszkaniec wsi doskonale wie, że żeby dobrze zagospodarować swoje posiadane ziemie, swoje zwierzęta, to trzeba dobrze rozplanować pracę. I dlatego my mamy również plan dla wsi. Ten plan dla wsi składa się na wiele konkretnych działań, takich działań, o których dzisiaj również rozmawiałem tutaj z gospodarzami. Między innymi są to dopłaty do akcyzy na paliwo rolnicze. Zwiększyliśmy tutaj nieruszaną kwotę od dawna, z 86 litrów do 100 litrów. Pierwszy raz wzrost od wielu, wielu lat. Ale też wprowadziliśmy nowe dopłaty do DJP, dużych jednostek przeliczeniowych, a więc przy hodowli zwierząt hodowlanych również jest ta dopłata, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że trzeba pomagać rolnikom, żeby obniżać koszty. Kolejnym dużym programem jest rolniczy handel detaliczny. To może w mniejszym stopniu dla takiego rolnika jak pan, który tutaj jest gospodarzem, o właśnie na takich ziemiach, około 100 hektarach. Ale dla rolników, którzy mają mniejsze areały, jest to bardzo dobry program, ponieważ skraca tę drogę dla potwierdzenia, szanowni państwo, tutaj y, y, młode nasze tutaj bydło opasowe. Potwierdza, że mamy skrócić drogę od pola do stołu. Wiadomo, że pośrednicy poprzez swoje różne działania zabierają część marży, zabierają część zysków od rolników. I dlatego dla mniejszych rolników jest bardzo ważne to, co zmieniliśmy. Nie będę już mówił, co nasi poprzednicy, jak karali grzywnami małą, mały handel detaliczny rolniczymi produktami, ale my wprowadzamy Rolniczy handel detaliczny bez podatku, bez konieczności otrzymywania zgód w gminie. Panie Wójcie, nie trzeba będzie, robota biurokratyczna odpada. Rolnik sam może do restauracji, do jadalni, do stołówek dostarczać znakomite polskie produkty rolne. Szanowni Państwo, również wapnowanie gleb. O tym pan minister Gierzyński za chwilę może trochę więcej opowiedzieć, bo szereg programów, mała retencja, stabilizacja cen poprzez budowę odpowiednich mechanizmów. To są bardzo ważne programy dla całego polskiego rolnictwa, dla całej polskiej wsi. Moim marzeniem na przyszłość jest, obok reindustrializacji, uprzemysłowienia, nowego przemysłu, wspierania rozwoju przemysłu w miastach, jest też to, żeby ta perła polskiej gospodarki, jaką jest rolnictwo, żeby rozwijało się jak najlepiej i są na to ogromne szanse. Polskie płody rolne już podbijają stoły w zachodniej Europie. Handel polskimi płodami rolnymi, polskimi artykułami rolno-spożywczymi kwitnie, znakomicie się rozwija, szanowni państwo. Mamy do czynienia z dwucyfrowym wzrostem wielu produktów rolnych i zależy mi, na tym również dlatego zachęcam wszystkich rolników, żeby móc konkurować z największymi tam z zachodniej Europy. Zawiązujcie grupy producenckie, tam gdzie się da, również grupy spółdzielcze. My wprowadziliśmy nowe prawo, nowe re regulacje po to, żeby ułatwiać, żeby zachęcać do tworzenia takich najlepszych warunków do rozwoju dla rolników. Bo wiadomo, że praca jest święta, praca rolnika jest święta, praca rolnika jest bardzo ciężka, jeszcze dodatkowo narożona na zmienne warunki pogodowe. Ale zrobimy wszystko, szanowni państwo, drodzy rolnicy, drodzy mieszkańcy wsi, żeby nie tylko ta praca była doceniona, żeby była lepiej zabezpieczona od strony właśnie nieprzewidywalnych skutków, ale również, żeby jak najlepiej rozwijać możliwości sprzedaży płodów rolnych w kraju, i za granicą. To już jest 30 miliardów euro. Ponad grubo ponad 100 miliardów złotych. Ponad 120 miliardów złotych, gdzie naprawdę znakomicie rozwija się sprzedaż i produktów rolno-spożywczych na różnych etapach przetworzenia. Zachęcam do tego, żeby właśnie wchodzić na te jak najwyżej zaawansowane etapy, etapy przetworzenia płodów rolnych. Szanowni Państwo, dla nas, rolnicy są tą grupą zawodową, ale też tymi producentami, co do których kierujemy największe wsparcie. Proszę porównać sobie wsparcie, które przez ostatnie 3-4 lata poprzez różne programy ubezpieczenia, ubezpieczeń, ale również dopłat, ale również programy społeczne przyszły na wieś. Właśnie wieś jest korzysta z tego najbardziej. A przy okazji chcę powiedzieć, że tutaj, jak słyszałem od pana wójta, jechaliśmy drogą z funduszu świeżo wybudowaną, czy wyremontowaną, czy przynajmniej wyasfaltowaną z funduszu dróg samorządowych. Te nasze środki budżetowe, krajowe, nieunijne, podkreślam, to są wyłącznie środki tutaj krajowe idą na lepsze drogi dla gmin, dla powiatów, również dla polskich wsi. Dziękuję bardzo jeszcze raz za takie ciepłe przyjęcie. I w tym trudzie pracy codziennej podziwiam, przekazuję ogromne wyrazy szacunku od wszystkich Polaków i dziękuję jeszcze raz za te ciekawe głosy, które tutaj usłyszałem. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, proszę. Dziękuję, panie premierze. Panie premierze, szanowni państwo, to, co opowiedział. Pan Premier, to jest coś realizowanego w odniesieniu do tych dwóch wielkich pryncypiów, czyli polskiej ziemi, nienaruszalnego władztwa polskiego interesu narodowego i jednocześnie umieszczenia rolnictwa jako tego największego cywilizacyjnego dobra. Ale Pan Premier Mateusz Morawiecki ma osobistą zasługę w tym, że stworzył z tego pewną codzienną metodologię pracy rządu. Kilka przykładów było tutaj już podanych. Ministrowie są przysposobieni, żeby o polskich rolnikach, o polskim rolnictwie myśleć w kategoriach takiego myślenia solidarnego, codziennego, czynnego i żeby z tego były pod czujnym okiem pana premiera ustawiczne, kroczące efekty. Mówiliśmy tutaj. O tej drodze, po której żeśmy ostatnie set metrów podróżowali tutaj do, do, do gospodarstwa, oczywiście z rządowego funduszu samorządowego, pana ministra infrastruktury. Wspomniał pan premier o wapnowaniu gleb. Bardzo tutaj wspomógł całe przedsięwzięcie pan minister środowiska. Jest najzupełniej oczywiste, że nam tutaj, mieszkańcom ziemi częstochowskiej, kłobuckiej są bardzo bliskie przykłady. Namacalne, tak jak ten z, z tą drogą pobliską, ale takie, które również symbolizują rozmach i potencjał planów, które realizujemy w obszarze rolnictwa. Otóż minister rolnictwa i minister energii doszli do porozumienia w postaci bardzo ważnej umowy, która będzie niedługo finalizowana już na poziomie całkowicie inwestorskim. Między Regionalnym Funduszem Gospodarczym w Częstochowie a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na szczeblu centralnym. I powstaje bardzo niedaleko stąd. A operacyjnie, w stosunku do Ziemi kłobuckiej, która słynie z przetwórstwa, z sadów, z owoców, ale i także z tego, co mamy tutaj, wszystkie branże będą objęte dobrodziejstwem nowego typu giełdy rolno-spożywczej, która nie będzie tylko miejscem przeładowania z na mniejsze samochody. Dostawcze, tylko będzie miejscem przetwórczym. Będą tam chłodnie, będą zamrażarnie. Będziemy tam budować w intencjach, które podyktował pan premier. Polski hurd spożywczy i jednocześnie możliwości interwencyjne na polskim rynku. Także takie, które będą konkurować i to władco konkurować, zwycięsko konkurować z kapitałem zachodnim, który tutaj w warunkach bardzo dla siebie uprzywilejowanych i czyli niesprawiedliwych. Kilka, 30 lat temu, 25 osiad na całej domenie przetwórczej i w tej mamy z tym program. Dla te, problem. Dlatego to, co tutaj blisko stąd powstaje, w gminie Rędziny, w pobliżu lotniska w Rudnikach, wszyscy państwo ze względu na bliskie realia wiedzą, gdzie to jest. To jest szansa dla regionu, ale nie tylko dla regionu, dlatego że jak tylko powzięli polscy rolnicy, także zrzeszeni w potężnych yy, zrzeszeniach. Na przykład w Krakowie 1200 producentów warzyw, owoców i warzyw. Oni jak usłyszeli o tym, że w Częstochowie coś takiego powstaje i że za dwa lata będą pierwsze dwie hale po 10 tysięcy metrów każda, zadaszona i wspomagana tą infrastrukturą, o której mówiłem, natychmiast pobierzeli do Częstochowy i już są bardzo poważne. Na ten temat rozmowy, także do Warszawy, bo tam KOWR koordynuje, czyli Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, co daje gwarancję no, takiego podejścia ogólnokrajowego, prawda? Będziemy pierwszym tego typu przykładem w kraju, rzecz jest blisko, bo tak jak powiedziałem, za dwa lata będziemy mogli wokół tego już operacyjnie, funkcjonalnie skonstruować najpierw lokalny, a potem regionalny i krajowy rynek. Za nami pójdą inni, bo to jest przykład, tam będą prekursorskie rozwiązania. To wszystko również zawdzięczamy tej wizji i tym, tym możliwościom, które stwarza właśnie takie praktyczne, bardzo gospodarskie, jednocześnie niezwykle pryncypialne, czyli widzenie w kategoriach dobra narodowego spraw rolnictwa polskiego przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję uprzejmie.